Witam Cię w czwartym kroku naszej serii Zanim staniesz na scenie. 5 kroków do perfekcyjnego śpiewania. Jeśli podobają Ci się te filmy, zasubskrybuj kanał. Tutaj poniżej masz napis subskrybuj. Jest tam też taki dzwoneczek. Warto zaznaczyć wszystkie opcje, tak żeby po prostu każdy film, który będzie nowy na naszym kanale, od razu do Ciebie trafił. Oczywiście, jeśli też podoba Ci się ten film i cała ta seria, daj nam kciuka w górę. To nas też będzie napędzać do tego, żeby tych filmów coraz więcej nagrywać. Jeśli chodzi o krok czwarty, jest to moim zdaniem najważniejszy krok w śpiewaniu. Dlaczego? Dlatego, że ja osobiście jestem osobą, dla której oczywiście technika bardzo się liczy, technika śpiewania, ale to, co mamy tutaj w sercu i to, jak przekazujemy dalej nasze emocje, naszą interpretację, ma jeszcze większe znaczenie. Nieraz spotkałam się z rewelacyjnymi wokalistami. Mieli więcej możliwości niż ja wokalnych. Bardzo dużo jest takich osób, które po prostu wszystko mogą zaśpiewać. Technicznie znakomici. Ale nie mają tego czegoś. Nie mają tej pracy nad utworem. Nie mają pracy nad interpretacją. Nikt ich po prostu chyba tego wcześniej nie nauczył. Nikt im tego wcześniej nie powiedział. A to jest bardzo ważne. I wychodzi taka osoba na scenę, śpiewa wszystkie dźwięki, w ogóle super jest. No ale wychodzisz z takiego koncertu i jest taki niedosyt. Bo czujesz, że no nie było tego czegoś, tak? O czym tutaj mówię? Przykład prosty. Bardzo często zdarza się, że ludzie sięgają po, myślę, no ciężki utwór. Whitney Houston, I Will Always Love You. Utwór, który tak naprawdę mówi o rozstaniu. Czyli o tym, że okej, ona będzie go zawsze kochać, ale oni ostatecznie się rozstają. Czyli nie są razem. Czyli jest to smutny utwór. No i najgorzej, jak wychodzi osoba na scenę i śpiewa And I will always love you z wielkim uśmiechem na twarzy. Super, że Cię kocham. No, tylko nie o tym jest ten utwór. I jest... No. Więc wiecie, jakby nie w tym sens. Dlatego to chciałam poruszyć między innymi w tym filmie. Czyli zacznijmy w ogóle od początku. Zanim zaczniesz śpiewać utwór, to musisz go najpierw wybrać. No i teraz... Z tego, co ja zauważyłam, bardzo często osoby chcą na początek już przychodzą na zajęcia i ja chcę śpiewać jak Whitney Houston, ja chcę śpiewać jak Beyoncé i tak dalej, i tak dalej. Ale są to osoby, które śpiewają kilkanaście lat, o ile nie kilkadziesiąt. No Whitney Houston już nie śpiewa, bo niestety nie żyje. Bardzo na tym ubolewam, bo jestem fanką. Ale są osoby, które cały czas śpiewają i są to naprawdę ikony. Dla mnie to są... naprawdę ikony śpiewania, więc nie ma sensu dorównywać się do nich od razu, tylko warto sobie najpierw zmniejszyć ten kaliber. Wiecie, nie chodzi o to, żeby ta piosenka nie była dla Was wyzwaniem, absolutnie nie. Ja zachęcam do tego, żeby każdy utwór był dla Was wyzwaniem, ale takim, które będziecie w stanie pokonać, a nie takim, w którym będziecie się męczyć i nie wiem, po roku śpiewania danego utworu, bo zdarzają się takie przypadki, po prostu stwierdzicie, że nie macie w ogóle talentu i tak dalej. Absolutnie nie. Każdy ma talent do śpiewania. To jest mega ważne. Tylko trzeba sobie dobrze potrafić dobrać te utwory, nad którymi się pracuje. Najlepiej skonsultuj też to wszystko ze swoim trenerem wokalnym lub nauczycielem, żeby faktycznie dobrał dla Ciebie odpowiedni repertuar. To jest też bardzo ważne. Kilka razy miałam okazję uczestniczyć jako jury w konkursach wokalnych. No i słuchajcie, ja wiem, że niektóre dzieci mają niesamowite głosy. Sama pamiętam, jak jeździłam kiedyś na festiwale, były dzieci, które miały po 10 lat i śpiewały, wiecie, dziwny jest ten świat. Tylko co takie dziecko 10-letnie wie o świecie? Tak, jeśli jakby nie przeżyło wielu rzeczy. Więc jest repertuar dla dzieci, które mają 10 lat, jest repertuar dla osób, które mają 15 lat, dla młodzieży, jest repertuar dla osób, które mają 40 lat. Tak? Czyli jakby dla każdego co innego. Ja nie rozumiem tego, jak może, nie wiem, 8-latek śpiewać o miłości. Tak?
No, dla mnie to jest w ogóle... może śpiewać o miłości dla psa, do brata, dla siostry, do mamy, taty, do babci i tak dalej, ale nie o miłości do drugiego człowieka, czy o tym, że nie wiem, że ona mnie rzuciła i w ogóle. No, więc myślę, że ten temat jest zakończony, także warto rozsądnie dobierać repertuar. Dla każdego wieku są takie utwory, w których można naprawdę pokazać swoje umiejętności, tylko trzeba po prostu poszukać, także do tego zachęcam. Czyli mamy już wybrany utwór, no i zapoznajemy się z tekstem. To jest to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli przede wszystkim dowiedz się, o czym jest ten tekst. Dowiedz się przede wszystkim, czy ten utwór jest wesoły, czy smutny, czy jest pełen żalu, pełen złości, pełen gniewu. Różnie to bywa. Czy jest pełen radości i teraz trzeba się cieszyć, bo to, jaki charakter ma ten utwór, będziesz przekazywać właśnie w postaci swojego ciała, swojego głosu, swojej mimiki na twarzy. Dowiedz się, do kogo jest ten utwór skierowany. Dowiedz się, kto śpiewa w tym utworze. Dowiedz się, o czym w ogóle jest ten utwór. Czy jest on o miłości, o zakochaniu, o zdradzie, tak? Jakby to przekazać wszystko. Czy jest to o robaczku i trzeba tego robaczka ładnie wyeksponować. Różnie to bywa. Jakie emocje są ważne w tym utworze, tak? Także to jest, myślę, trudna rzecz, ale jak faktycznie nawet jedne zajęcie się poświęci na to, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, to nagle okazuje się, aha, dobra, to ja w ten sposób mogę to zaśpiewać, albo w ten, albo ja w sumie to rozumiem w ten sposób, więc to też jest bardzo ważne. Utwór może być o miłości, ale dla niektórych to, że na przykład ktoś go zdradził, może być radością. Dlaczego? Bo za chwilę spotka miłość swojego życia i ta zdrada spowodowała, że odcięła się od tego złego i spowodowała, że spotkała tego nowego i jest teraz zakochana. Taka szybka historia. I może to też być w utworze. Więc trzeba też to wiedzieć. Kolejna rzecz. Naucz się melodii. Co to znaczy? Przede wszystkim poszukaj oryginału. Oryginał, czyli oryginalna wersja danego utworu, to jest mega ważne, bo też kilka razy miałam taką sytuację, że ktoś się nasłuchał jakiegoś wykonawcy i to jest super, bo ten wykonawca ma już jakiś tam swój obraz danego utworu, danych utworów, ale nie jest to nijak w ogóle połączone na przykład z oryginałem. Przykładowo, jest płyta, którą bardzo osobiście lubię, Grażyny Łobaszewskiej, którą nagrała z piosenkami Czesława Niemena. Tylko że, nie znając utworów Czesława Niemena wcześniej, bym powiedziała, że te utwory są takie... Niektóre aranżacje są naprawdę rewelacyjne, niektóre nie do końca, bo jakby nie znając tych utworów, nie wiedziałabym, o co w nich chodzi, tak? A jak wcześniej przerabiałam twórczość Czesława Niemena, jakby jego historię i tak dalej, dlaczego w ten sposób śpiewał i dlaczego takie treści, a nie inne, to wtedy, słuchając Grażyny Łobaszewskiej, jestem w stanie, aha, dobra, o to chodziło, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że każdy ma inne spojrzenie na dany utwór, ale chodzi o to, żeby jakby doprowadzić do tego, żeby poznać ten oryginał. Bardzo często niektóre covery są lepsze od oryginałów. Przykładowo właśnie utwór, o którym mówiłam w kroku trzecim chyba, I Will Always Love You, Whitney Houston, jest to cover. Jest to cover utworu tego o tym samym tytule, który śpiewała Dolly Parton. No i jakby Dolly Parton zupełnie inny klimat stworzyła dla tego utworu. Whitney Houston stworzyła zupełnie inny klimat. Warto zapoznać się z tym, żeby wiedzieć, co dla nas jest najlepsze i w jaki sposób to przekazać. I teraz taka gwiazdka przy tym wszystkim. Jak już śpiewamy utwór, do tego też zawsze zachęcam uczniów, namawiam, żeby o tym pamiętać, to w momencie, kiedy uczymy się danego utworu, jak przekazujemy, jak już śpiewamy ten utwór publicznie, to pokaż najpierw temat, czyli główną melodię w tym utworze. To znaczy, nie możesz wejść w utworze, uprę się tego, I will always love you, nie wiem czemu, niech będzie. Prezentując utwór, warto pokazać na początku ten temat, tak jak powiedziałam, czyli główną melodię, bez żadnego kombinowania. Pierwsza zwrotka i refren powinny być jeden do jeden z oryginałem. Co to znaczy? Jak wyjdziesz na scenę i zaśpiewasz na przykład
If I should stay, I think of you every step of the way. No, przekombinowane. A jak wyjdziesz i zaśpiewasz prosto, przekażesz po prostu na tacy temat, który jest w oryginale. If I should stay, I think of you every step of the way. Czy jakie tam są słowa? Nieważne. Chodzi mi o samo przekazanie, tak? Czyli bez kombinacji. Kombinować możesz później, jak będzie trzeba rozwinąć jakąś treść i tak dalej. Wtedy jak najbardziej improwizacja, jakieś dodatkowe dźwięki są nawet wymagane, bym powiedziała, żeby właśnie ta Twoja wersja była inna, ale cały czas jakby trzymała się całości, żeby nie było kopiowania jeden do jeden oryginału. Ale pamiętajmy o tym, żeby ta pierwsza część, czyli przedstawienie ludziom tematu, było jeden do jeden. Wtedy widz wie, aha, dobra, to o to chodzi w tym utworze. Taki jest temat. Dobrze, znam to. Już umiem się jakoś z tym utożsamić. A tak to w sumie o co chodzi. Więc to taka wskazówka. I a propos jeszcze melodii. Jeśli na przykład śpiewasz utwory z standardy jazzowe, to warto. Wręcz myślę, że to jest mus, żeby do tych utworów znaleźć zapis nutowy. Ponieważ tych standardów jazzowych jest bardzo dużo, wykonawców standardów jazzowych jest jeszcze więcej. Każdy lubi sobie dodawać swoje, dopowiadać swoje, więc warto po prostu do tego zapisu nutowego dotrzeć i na podstawie tych nut ćwiczyć. Jeśli nie umiesz jeszcze czytać nut, to zapraszam Cię do naszych filmików teoretycznych, gdzie będziemy uczyć się czytać właśnie nuty. A jeśli chodzi o utwory z zakresu muzyki popularnej, też bardzo dużo jest songbooków, gdzie mamy zapis nutowy danego utworu, więc naprawdę warto do tego sięgać, bo może się okazać, że całe życie słyszeliście jakiś tam fragment melodyczny albo jakiś rytm, a wracając do tego zapisu nutowego okaże się, że wow, to jest to i nagle będziesz wiedzieć, co robić. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o pracę nad utworem. Jeśli masz jakieś rzeczy, nad którymi Ci trudno zapanować, to wykorzystaj ćwiczenia, które robiłaś w trzecim kroku, do tego, aby przejść płynnie właśnie przez ten krok czwarty, czyli przez pracę nad utworem. Co to znaczy? Może się okazać, że na przykład nie jesteś w stanie zrobić takiego skoku oktawowego, który jest na przykład w utworze My Heart Will Go On, Celine Dion. Czyli jest You're here, there's nothing I feel. Tak? Jest ten skok. I jeśli nie umiesz go dobrze najpierw złapać, pa, to możesz sobie na przykład na początku poćwiczyć tak? Później możesz przejść na A. I na samym końcu wchodzisz w to ćwiczenie z tekstem. You're here, there's nothing I feel, and I know, i tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie wykorzystuj to, co już masz, ten potencjał, który już wyćwiczyłaś, po to, żeby móc nauczyć się dobrze danego utworu. No i co? To tyle. Dziękuję za krok czwarty. Zapraszam do kroku piątego.